Tam chodziło przede wszystkim o dobre, ładne śpiewanie, czyli o wierność linii melodycznej, o dykcję, o takie sprawy jak zrozumienie, o czym jest utwór, jego interpretacja jednym słowem. Chodziło też o to, czy to jest nowe odczytanie, nowatorskie, czy wnosi jakieś wartości artystyczne, czy nie. Tym się kierowaliśmy i tak nam wyszło. Dziękuję pięknie, życzę dobrego odbioru. Na scenę zapraszam laureata trzeciego miejsca, Andrzeja Miliana. Oraz laureata drugiego miejsca, Jakuba Chudzkiego. I występującego przed chwilą, Artura Gancarza, laureata pierwszego miejsca. Laureat trzeciego miejsca, Andrzej Milian. Wielkie brawa. Drugie miejsce, Jakub Chudzki. Czy w tym futerale jest prawdziwa gitara? Prawdziwa? Czy tylko tak futerał? Wielkie brawa, Jakub Chudzki. I śpiewający przed chwilą laureat pierwszego miejsca, ponownie Artur Gancarz. Dziękujemy, wielkie brawa dla wszystkich laureatów. Dziękujemy bardzo. Jeszcze pan burmistrz ma dwa słowa. Szanowni Państwo, kłaniam się jeszcze raz. Przepraszam, że trochę zaburzyłem harmonogram, ale miałem dzisiaj niewątpliwą przyjemność uczestniczyć równie w podniosłej w takim akcie, wydarzeniu i spotkaniu dwojga młodych ludzi i myślę, że będzie się im darzyło. Mam tam w tym swój udział, a zatem tylko takie wytłumaczenie. Szanowni Państwo, laureaci, gratulujemy. Dziękujemy, że jesteście tutaj z nami. I myślę, że będziecie do nas przyjeżdżać. Dziękujemy też panu Januszowi, który przed chwilą, rozpoczynając to spotkanie na scenie, powiedział, że to dzięki mnie i gdyby nie, to by pewnie tego nie było. No ale się mi polityk z pana Janusza zrobił przez te 8 lat, że aż go nie poznaję. Bo tak naprawdę to kiedyś pan Janusz przyjechał do naszego pięknego Gajowa, odkrył taką starą budowlę, która była pałacem dawno temu i zniknęła. Chcieliśmy to wspólnie odbudować i tak od pałacu do Wysockiego. Ale że był miłośnikiem, to nam tą imprezę tutaj tak zaszczepił, że jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni. I to panie Januszu, pan jest motorem tego wszystkiego. To pan jest tym... To prawda. Brawo. Sprawcą, a my szczęśliwcami, że możemy tu być, cieszyć się, relaksować, upajać muzyką Wysockiego, bo tu po prostu nie można mówić lubię, nie lubię. Tu trzeba po prostu otworzyć uszy. I serca. Nieraz usta ze zdziwienia, a na pewno serce i już wszystko jest później proste. Panu dziękuję szczególnie i niech pan pamięta, że ten Gajów wcale nie jest mały. Gratuluję i dziękuję serdecznie. Jest tu jeszcze moja ulubiona sołtyska z Gajowa, pani Ziuta Burlita. Jest gdzieś. Jak nie przyjdzie, to ja na pewno do niej przyjdę. Dziękujemy ci, Ziuta, za to, że nas tutaj gościsz. Zapraszasz na ciasta. Tak dobre piecze, że jak cię nawet nieraz przypalą, to ci odpuścimy. I rów tak dalej. Wszystkiego dobrego. Panie burmistrzu. Dziękuję państwu, że przyszliście. Bawcie się dobrze. Panie burmistrzu, jeszcze moment. Ja zupełnie poważnie mówiłem. Mogę pana poprosić. Panie burmistrzu, proszę bardzo do mnie, że
Ja do pana przyszedłem, gdyby pan mi nie zaufał i mógł mnie pan odesłać z kwitkiem w tym momencie, w tamtym, kiedy się do pana zgłosiłem, że chcę tu taki festiwal zrobić, ale pana wsparcie naprawdę wielce pomogło i teraz no, jest to na wspólny festiwal organizowany przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, przez Urząd Miasta i Gminy Radków i dzięki panu, panie burmistrzu. Dziękuję uprzejmie. Panie Janusz, to tak jak na Podhalu, bo tam jest takich wiele mądrości, jedna z nich to brzmi tak. Mów se, co chcesz, nika nie mów tego, co myślisz. Dziękujemy pięknie. Drodzy Państwo, ja mam obowiązek przypomnieć jeszcze o tym konkursie, plebiscycie Gazety Wrocławskiej na plebiscyt Atrakcja Turystyczna Roku. Jakby ktoś zapomniał, to SMS 72355 i trzeba napisać AT54. Niestety muszę też powiedzieć, że to kosztuje 2 zł 46 groszy. No ale co to jest 2 zł 46 groszy za taką atrakcję? Należy się. Drodzy Państwo, kolejny artysta, tym razem pojedynczo, solo, Jacek Kadis. Uwaga, mieszkaniec Kraśnika na Lubelszczyźnie. O Kraśniku ostatnio było dosyć głośno. Nie wiem, czy pan Jacek będzie pod tym pomnikiem tam śpiewał, ale... A trochę się boję. Ale na pewno gdziekolwiek będzie śpiewał, śpiewa świetnie, wspaniale. Poeta, tekściarz, autor piosenek, czyli to no, typowy bard. Wybitny laureat wielu festiwali, konkursów poezji śpiewanej w Warszawie, w Radomiu, w Andrychowie, pomysłodawca i organizator cyklicznych spotkań z twórczością bardów, bardograjka. Autor muzyki do wierszy Karola Wojtyły, Edwarda Stachury, wykonawca piosenek Jacka Kaczmarskiego, Agnieszki Osieckiej i Włodzimierza Wysockiego. Zapraszam na estradę. O Jezus Maria! No i tak się pan, panie Jacku, za mną skradł. Jacek Kadis, wielkie brawa! Dziękuję panu Arturowi za tak bogatą zapowiedź. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jak było to słynne wydarzenie, które w każdych wiadomościach leciało, ja grałem w tenisa w Salowej Woli. Także w razie czego to nie moja wina. Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując kopę lat. Nie lubię, gdy czytają moje listy, przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios w pochylony kark. Nie znoszę, gdy do czegoś ktoś mnie zmusza. Nie znoszę, gdy na litość brać mnie chce. Nie znoszę, gdy z butami lezą w duszę, tym bardziej, gdy mi na pluć w nią starają się. Nie znoszę much, co żywią się krwią świeżą. Nie znoszę psów, co szarpią mięsa strzęp. Nie znoszę tych, co tempo w siebie wierzą, gdy nawet już ich dławi własny pęd. Nie cierpię poczucia bezradności, z jakim zaszczute zwierzę patrzy w lufy strzel. Nie cierpię zbiegów złych okoliczności, co pojawiają się, gdy ktoś osiąga cel. Nie cierpię więc niewyjaśnionych przyczyn, nie cierpię niepowetowanych strat. Nie cierpię liczyć niespełnionych życzeń, nim mi ostatnie uprzejmy spełni kat. Ja nienawidzę, gdy przerwie mi rozmowę w słuchawce suchy metaliczny szczęk. Ja nienawidzę strzałów w tył głowy, do sal w powietrze czuję tylko wstręt. Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórzę, gdy wytłumaczeń dla łajda szukam swych. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich.
Dziękuję bardzo. To była piosenka Nie lubię, ja nie lubię, w oryginale przetłumaczona przez Jacka Kaczmarskiego, przez niego też wykonywana. A żeby dać się Państwu poznać trochę, to zaśpiewam własną piosenkę, która jak żadna inna, bo rzadko piszę o sobie, nie czuję się adekwatną osobą do pisania o sobie piosenek, ale tę jedną napisałem i ona nosi tytuł Zrozumiem. Wyrywam czas z pośpiechu, by duszy dać odetchnąć, darować myślom kartkę i na papieru kartce zostawić po nich cień. Nie widzę w tym nic złego, że rośnie czatedy ego, że sam dla siebie jestem, nie tylko NIP i PESEL, choć czasem czuję, że... Choć czasem czuję, że gdy kartki biel przestanie być wstydem i wyzwaniem, gdy sześciu strun milczenie w codzienność się zamieni, nie skończy się mój świat. Lecz gdy przestanę słyszeć, co mówi do mnie cisza i sensu nie odczytam bez drogowskazów liter, zrozumiem płomyk zgasł, zrozumiem. Wytrychem z kawy czarnej snu noce czasem kradnę i wierszem się rozgrzeszam przed brozą, która pierwsza o świcie staje w drzwiach. A gdy powszedniość zdarzeń za grzech żałować każe, pokutą mi się stanie zmęczone dniem pytanie, czy grzech był grzechu wart, czy wart był. Bo gdy kartki biel przestanie być wstydem i wyzwaniem, gdy sześciu strun milczenie w codzienność się zamieni, nie skończy się mój świat. Lecz gdy przestanę słyszeć, co mówi do mnie cisza i sensu nie odczytam bez drogowskazów liter, zrozumiem. Gdy kartki biel przestanie być wstydem i wyzwaniem, gdy z sześciu strun milczenie w codzienność się zamieni, nie skończy się mój świat. Lecz gdy przestanę słyszeć, co mówi do mnie cisza i sensu nie odczytam bez drogowskazów liter, zrozumiem płomyk zgasł, zrozumiem płomyk zgasł, zrozumiem. Państwa, dziękuję bardzo. Chciałem zaśpiewać teraz piosenkę trochę bardziej liryczną. Jedna z niewielu piosenek, które udało mi się napisać, takie liryczne. Naszła mnie kiedyś myśl, którą przeczytałem uprzednio w mądrych książkach, że poezji nie czyta się w wierszach, poezji szuka się między wierszami. I z tego szukania wzięła mi się piosenka pod tytułem Między wierszami. Zasłony słów.
Może zbłądziłaś tu, może ja zbłądziłem, nie wiem. Może za dużo kawy, a za mało snu. Może zbłądziłaś tu, może ja zbłądziłem, nie wiem. A może za mało snu. Burką z metafor tkaną, maskowana pięknie, odkrywasz tylko dla mnie swoją twarz. Uciszam oddech zasłuchany w twe milczenie. Tak wiele ciszą mi do powiedzenia masz. Uciszam oddech zasłuchany w twe milczenie. Wiele do powiedzenia masz. Kiedy wymilczysz mi te wszystkie ważne sprawy, na które zawsze szkoda było słów. Karzesz mnie wstydem, że się na nich nie poznałem, gdy niecierpliwie drżały na krawędzi ust. Karzesz mnie wstydem, że się na nich nie poznałem, gdy drżały na krawędzi ust. Rozpływasz się jak zjawa, gdy noc zachłanna snem dosięga mnie. Może tu trafię znów bezgłośnie porozmawiać. Niewysłowionych wątków nie zabraknie wiele. Może tu trafię znów bezgłośnie porozmawiać. Wątków nie zabraknie, wiem. Między wierszami napotykam czasem ciebie, szczelnie okrytą nie do pisań mgłą. Rzekłbym przypadek, lecz przypadek już nie wierzę, zwłaszcza gdy wiersze stawia własna moja dłoń. Rzekłbym przypadek, lecz przypadek już nie wierzę, zwłaszcza gdy wiersze stawia własna moja dłoń. Rzekłbym przypadek, lecz przypadek już nie wierzę, gdy wiersze stawia moja dłoń. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz chciałem nawiązać do patrona naszego festiwalu. Piosenka dosyć szczególna. Ci, którzy interesują się twórczością Jacka Kaczmarskiego czy Włodzimierza Wyseckiego, doskonale znają tę historię. Natomiast ci, którzy nie znają, to chętnie opowiem, ponieważ Jackowi Kaczmarskiemu Daniel Olbryski opowiedział kiedyś, że Włodzimierz Wysocki napisał piosenkę o Powstaniu Warszawskim, która napisana jest z punktu widzenia czołgu sowieckiego, który stoi na prawym brzegu i dziwi się, że nie może ruszyć do ataku. Jacek Kaczmarski zainteresował się bardzo tym tematem i postanowił napisać swoją wersję tej piosenki. Natomiast później okazało się, że Włodzimierz Wysocki takiej piosenki nie napisał, jedynie taki pomysł mu do głowy przyszedł i zapisał go w swoim notatniku. I tak powstała piosenka pod tytułem Czołg. Gąsienicami zagrzewany w piach nad Wisłą patrzę przez rzekę pustym peryskopem na miasto w walce, które tak jest blisko, że Wisły nurt frontowym staje się okopem. Rozgrzany pancerz pod wrześniowym żarem rwie do ataku się i pali pod dotykiem, ale wystygły silnik śpi pod strzepłym smarem i od miesiąca nie siadł nikt za celownikiem.
Krytanów pusta, ładnie znów w pocisku smaku, a łyka tylko tłusty dym z drugiego brzegu. W słuchawkach zdjętych helmofonów krzyk Polaków i nie wiem czemu rzeki tej nie wziąłem zbiegu. Dajcie mi w gryzie gąsienicą fale śliskie i ogniem swoim dajcie wesprzeć barykady, by miasto w walce, które tak jest bliskie, bez ruchu mego nie nazwało mianem zdrady. Lecz milczy sztab i milczą pędy tataraków, którymi mnie przed tymi, co czekają skryto, bo ruski tank nie będzie walczył za Polaków. Bo ruski tank poczekać ma, by ich wybito. Gdy się wypali, już powstanie ciemnym błyskiem, włączą mi silnik i ożywią krew maszyny, bym mógł obejrzeć miasto, co tak bliskie. Gdy się wypali, już powstanie ciemnym błyskiem, włączą mi silnik i ożywią krew maszyny, bym mógł obejrzeć miasto, co tak bliskie, bez walki zdobywając gruzy i ruiny. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, następna piosenka niewiele ma wspólnego ani z Jackiem Kaczmarskim, ani z Włodzimierzem Wysockim, ani nawet ze mną. Natomiast ja kiedyś tak myślałem, ponieważ tę piosenkę usłyszałem, mając 16-17 lat na ognisku, kolega ją przyniósł, bardzo mi się spodobała i natychmiast się jej nauczyłem grać. Pamiętam ją do dzisiaj i przez długi czas podejrzewałem o jej autorstwo Jacka Kaczmarskiego. Kiedy się okazało, że to nie on napisał, podejrzewałem Włodzimierza Wysockiego, później przestałem podejrzewać, ponieważ w dobie internetu przeleciałem wszelkie możliwe strony i nie znalazłem tej piosenki. Jeśli ktoś z Państwa tę piosenkę zna i wie, kto jest jej autorem, to będę wdzięczny za tą informację. Też bardziej doświadczonych kolegów proszę o uwagę i jeśli ktoś zna, to bardzo bym prosił o dostarczenie mi informacji o jej autorze, bo mnie się ona bardzo podoba, często ją grywam, a głupio mi tak śpiewać, nie szanując autora. A piosenka nosi tytuł My nie wiemy nic o wojnie. My nie wiemy nic o wojnie. My nie wiemy, co to ginąć. My nie wiemy, jak wygląda okopowa męska przyjaźń. Choć to filmów obejrzymy, choć to książek przeczytamy, nie będziemy nigdy wiedzieć, jak się sypia pod czołgami. Czytam książki, jak przystało potomkowi klasy średniej i dość dużo z nich rozumiem, chociaż dużo już jest względne. Po czym zmierzyć głąb głupoty i jak poznać szczyt mądrości, gdy abstrakty podlegają najprostszemu spraw względności. Czasem coś napiszę wierząc, że odkrywcą też się bywa, że człowieka zadowala sam fakt prosty, że odkrywa. Nie mam wpływu na sceptycyzm, który mnie osacza rano, bo wystarczy czarna kreda, by nie dojrzeć, co pisano. Moje uszy łowią słowa, które podsuwają.